Dzień dobry, nazywam się Michał Bielak, jestem właścicielem firmy Bielak Chartery i już za kilka chwil zapraszam Państwa na materiał, który zrealizowaliśmy z rodziną Borysewicz, która jest ściśle związana z Mazurami i żeglarstwem i już za chwilę zobaczycie dlaczego. Jest z nami Mateusz, kapitan żeglugi wielkiej oraz wicemistrz Polski w żeglarstwie lodowym w Bojerach. Jest z nami Kuba, Lenka i mama Ola. Kiedy miałem 6 lat, no to zacząłem żeglarstwo. No i potem, jak byłem bardzo dobry w grupie C, no to pani trenerka powiedziała, czy mogę przejść do grupy C, no to mogłam. No i spodobało mi się, no to poszłam, no i już jestem bardzo dobry. Mama jest bardzo szczęśliwa, przede wszystkim widząc po tym, jak mąż, jakiego charakteru kształtowało żeglarstwo. Chciałabym, żeby dzieci były bardzo aktywne na wodzie, żeby zawsze były dobrze obeznane, żeby znały zasady bezpieczeństwa, no i żeby miały z tego frajdę. Czy musiałaś jakoś namawiać specjalnie chłopców, żeby chodzili na żeglarstwo? Nie, absolutnie, nic nie było na siłę. Wyszła chęć z samych siebie, jeżeli nie chcą, to ich nie zmuszam. Wszystko jest zawsze w takich łagodnych warunkach. No to jest nasze miejsce na ziemi, także jakby no to jest, wydaje mi się, u nas bardzo naturalne. Wiemy, że Kuba uczestniczy w szkółce żeglarskiej, a jak z młodszym rodzeństwem? Czy też podglądają Kubę, kibicują mu, czy też chcą w przyszłości chodzić na zajęcia z żeglarstwa? Uczęszczał już na żeglarstwo w momencie, kiedy Kuba był w młodszej grupie. Jak czuł z nim, jakby że byli razem w grupie, szło mu dobrze, wychodził na jezioro, ale jak Kuba poszedł do starszej grupy, to się trochę to zmieniło i póki co odpuściliśmy. Ale myślę, że jak skończy 5 lat, to znów ruszy na zajęcia. Czy byliście już na pierwszym rejsie całą piątką, że byliście sami na łódce i jeśli tak, to czy daliście sobie radę? Całą piątką jeszcze nie byliśmy, zawsze jakoś się dzieliliśmy, jednak to jest nasza pierwsza wspólna wyprawa. Jako mama trójki dzieci, kiedy uważasz, że będzie najlepszy czas, żeby wybrać się na taki tygodniowy rejs po Mazurach całą rodziną? Myślę, że jak najmłodsza córka będzie miała 4-5 lat, to będzie idealnie, bo będzie miała świadomość poczekaj, uważaj. Ale póki co też jest bardzo fajnie. Jak poznaliście się z Mateuszem i czy żeglarstwo jest ważnym elementem waszego życia? Poznaliśmy się tak naprawdę w tawernie podczas koncertu szantowego, także to żeglarstwo od początku się przeplatało w naszej znajomości. Ślub tak samo był w akcencie morskim, także jakby no te jezioro, te morze, te wszystko co związane z wodą jest od początku u nas, naszej znajomości, no i potem małżeństwie. Tak, mamy trójkę dzieci, najstarszy Kubuś chodzi już od roku na żeglarstwo do giżyńskiej grupy regatowej. Czy widzisz, że jakoś się zmienił, że są pozytywne cechy w jakimś życiu codziennym u Kubusia? Jak to wygląda? Tak, przede wszystkim Kubuś nabrał samodzielności. Zawsze jest samodzielny w życiu codziennym, nie boi się wychodzić, nie boi się nowych wyzwań. Potrafi samemu pływać na jeziorze, na żaglówce, nie boi się kąpać. Powiedz, czy to wpłynęło, jest bardziej odpowiedzialne, jak to wpływa na resztę rodzeństwa? Przede wszystkim młodsze dzieci naśladują starszego synka. W tym momencie Kuba jest wzorem dla Ignacego, który ma 4 latka oraz na pewno będzie wzorem dla Lenki, która ma roczek. Czy nie boisz się o bezpieczeństwo dziecka, no bo to woda, Kubuś jest mały, jak to wygląda pod względem? Nie, nie boję się, z racji tego, że treningi są prowadzone w sposób odpowiedzialny, dzieci zawsze są ponad wzorem trenera, trener zawsze asekuruje dzieci na optymistkach motorówki oraz przede wszystkim mają kamizelki asekuracyjne. Byłeś w kadrze Polski, uczestniczyłeś w wielu zawodach, powiedz, należysz tego komitetu oszalałych rodziców i ciśniesz młodego, jak ma trening, albo sami pływacie, czy bardziej podchodzisz delikatnie i lajtowo? Uważam, że podchodzę lajtowo do tematu. Trener ma wystarczającą wiedzę, żeby przekazać całą sztukę żeglarstwa Kubusiowi. Nie potrzebuje się rodzić w tym momencie wtrącać i wchodzić między młot a kowadło. Jeżeli Kubuś mnie poprosi o poradę, oczywiście udzielę jej. Wychodzimy czasami sami na treningi indywidualne, na optymistkę, ale broń Boże, nie wchodzimy w słowo ani w stanie trenera oraz nie podważamy jego zdania.
I co najbardziej lubisz z żeglarstwa? Mycie łódki i pływać. Mycie łódki, a lubisz na przykład przechyły? Tak. A lubisz balastować? Nie. W regatach brałaś udział? Tak. Tak? I które miejsce zająłeś w regatach? Trzecie. Brawo! Marty, słuchaj, a ty wolisz pływać na motorówce czy na optymistkach? Optymistka. No, a dlaczego? A ty chciałbyś zdobyć jakiś puchar? A wtedy są nagrody. No. I to cię. Medale. I medale! To ty będziesz chodził na żeglarstwo chyba tak jak Kuba? Medale. Tak? Tak. Macie trójkę dzieci, jak sobie dajecie radę na łódce? Czy musicie jakoś specjalnie przygotowywać? Właśnie tak. Zajebiście. Polecam.